Cześć Tyrosa, witajcie w kąciku retrogracza, a dzisiaj coś, co właśnie przywiozłem do domu. Udało mi się kupić te wspaniałe Atari 1040 STF oraz monitor SM124 za naprawdę śmieszne pieniądze. Gdy zobaczyłem ofertę sprzedaży tych dwóch wspaniałych rzeczy, nie mogłem się oprzeć. Pomyślałem, mam już Amigi, mam Atari, mam Commodore, nigdy Atari ST nie miałem. Jedyny problem w tym wszystkim, że jak widzicie na tym kartonie z przodu powinny tam być dwie dyskietki. Tych dyskietek nie ma. Ten sprzedawca powiedział, że komputer działa, wszystko jest, ale nie ma żadnych dyskietek do tego komputera. Tak więc zrobimy malutki unboxing, sprawdzimy jak to w ogóle wygląda, co w ogóle zakupiłem oraz zobaczymy czy to w ogóle działa. Podłączymy, sprawdzimy na tyle ile można. Zapraszam Was do filmu. Na samym początek może otworzymy Atarynkę, zobaczymy co udało mi się kupić, jak to Atari wygląda, jaki jest stan tego Atari. Otwieramy kartonik, ja już widzę, wy się zaraz przekonacie, szkoda, że nie jest zapakowana w jakąś folię. Mamy na początku jakiś karton, do tego, sorry, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Mamy kabel zasilający, no i samo Atari, ja już to widzę, wy zaraz zobaczcie, mamy naszą Atarynkę, słuchajcie, no jest trochę, powiedzmy, pożółkła, znaczy to nie można nazwać pożółknięciem, jest po prostu taka, nie jest taka srebrna, nie jest taka szara, jest taka szaro pożółkła. Tak wygląda Atarynka. Dobra, ale co mamy w tym kartoniku? Już otwieramy. A właśnie, sprzedawca powiedział mi, że włożył mi też kabel od drukarki. Tak więc mamy tu kabel od drukarki. Drukarki oczywiście nie mam, ale powiedział, że tego kabla nie potrzebuję, że może jak kiedyś kupię sobie kabel od drukarki, że kupię sobie kiedyś może drukarkę do Atarynki, no to kabel już będę miał. Co mamy jeszcze w tym zestawie? Myszka. Nie wiem, czy widzicie, troszeczkę jest naprawdę ta myszka, jest pożółkła, to najlepiej widać chyba z tej strony. Tu jest taki kolor bardziej odpowiedni. Tutaj, jak widzicie, przyciski są żółte. To bez dwóch zdań. Ok, mamy myszkę i wszystkie książki do niego. Ale to wszystkim tu spadło. Czyli na początku mamy Atari 1040 ST, czyli albo 1040 STF, raczej instrukcja obsługi, tak, to jest instrukcja obsługi, napisane jest na dole. Następnie, wow, ile tego jest? Co to jest, co to jest? Już Wam pokazuję, chwileczkę. Gratulacje z zakupu Atarynki w języku angielskim. Dziękuję, cieszę się bardzo, że pogratulowaliście mi, że kupiłem Atarynkę. Ja sam się bardzo cieszę. Następnie, okej, okay, no instrukcja obsługi monitora. Znaczy, monitor zaraz otworzymy, ale instrukcję już do tego mamy. Wiadomo, nie kupiliśmy tego jako nówkę, czyli sprzedawca włożył to wszystko razem. Co to jest? A, informacja sprzedawcy, co w ogóle zakupiliśmy. Że jest to Atari 1040 STF i tak dalej Ła, jeszcze więcej. Książeczka Atari ST Basic, czyli początki programowania. O, poleciały mi tam niektóre. Kolejna jakaś książka Omnicron Basic. Nie słyszałem o tym Basicu, ale poczytać zawsze warto. Przepraszam, coś mi tu spadło, już podnoszę. Mała informacja na temat myszki. Karta gwarancyjna, jeszcze niewypełniona. I jakaś gruba książka GFA Basic. O tej wersji Basica również nie słyszałem, ale tak jak mówię, z Atarynki 8-bitowej przeskoczyłem następnie na Amigę i nie miałem styczności w ogóle z Atari ST.
Tak więc jeżeli coś będę robił podczas filmu albo wystartowania z Atarynką źle, wybaczcie mi, to jest dla mnie naprawdę pierwszy raz, gdy będę startował Atari ST i będę próbował coś z niej wykrzesać. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, no zobaczyliśmy Atarynkę. Tak więc ja teraz zrobię pauzę i postawimy monitor na stole. Jak widzicie, kartusz z monitorem już jest na stole, przed wami. Dobra, sprawdźmy, co tu mamy. Mamy karton, mamy styropiany. Okej, jeden i drugi. Mamy w lepszym stanie, jeżeli chodzi o kolor monitora, jak widzę z góry, lepszy niż Atarynka. Nie wiem, jak to wyciągnąć. Jakieś przewody są. Okej. Spróbujmy to jakoś wyciągnąć. I oto monitor do Atarynki. Mam nadzieję, że go widzicie. Monitor naprawdę malutki. Trzeba przyznać, że dawno zapomniałem, że takie małe kiedyś monitorki były w sprzedaży i w ogóle wszyscy się jarali, że w ogóle mamy monitor zamiast telewizora. No okej. Okay. Po boku, z tego co już zauważyłem, mamy pokrętła, kontrast i włączenie oraz dźwięk. O, czyli monitor jest od razu z głośniczkami. To jest fajne, to jest fajne. Już myślałem, że trzeba jeszcze kombinować z głośnikami, ale coś na ten temat już jest. Super. Super bajera. Słuchajcie, kolejna pauza. Podłączymy wszystko, zobaczymy, jak to z tego, co z tego wyjdzie. Witamy się za 2 sekundki. Tak, widzicie, komputerek już jest podłączony, stoi na stole. Robimy po raz pierwszy podłączenie Atarynki z monitorem. Powiem wam od razu na samym początku, że podłączenie myszki z przodu jest naprawdę poronionym pomysłem. Same włożenie tej myszki w to wejście pod spodem jest dosyć kłopotliwe, może się przyzwyczaję, ale nie gadając dłużej, odpalmy maszynkę. Może na początku chyba monitor. Okej, ciemność na razie. I gdzieś ten przełącznik tu był. No i co się stanie? O, stacja dyskietek od się dozwała. Ale monitor nadal ciemny. To jest normalne, czy... A, widzicie. Jasność jest, ale to nie powinno być... Znaczy, ja się nie znam, słuchajcie. No mówię, ja znam system operacyjny z Amigi. Myślałem, że to będzie wyglądało podobnie. Ale dlaczego jest tylko wszystko na biało? Nie wiem. Poczekajmy chwilkę. Sprawdzimy zaraz, co się stanie. U was troszeczkę ten obraz mryga, no ale to jest normalne przy monitorach kineskopowych, że to troszeczkę trwa. Że to troszeczkę mryga, przepraszam. Coś się stanie. No, światełko od stacji jest włączone. Zasilanie również. Okej, no myszka trochę skopana. Czy się ona w ogóle nie rusza, czy jej nie podłączyłem? A, nie podłączone jest. Przepraszam was bardzo, jeszcze raz widzicie, ale mówię wam, że ten port myszki jest naprawdę śmiesznym pomysłem. Coś działa, tylko muszę jakąś podkładkę zrobić, bo na tym stole to jakoś ona się rusza, jakby chciała, nie mogła. Może wykorzystamy jedną z tych książek. Zobaczymy, czy coś nam pomoże. No, o wiele lepiej. No, może to nie jest profesjonalna podkładka pod myszkę, ale robi... No dobra, ale co możemy tutaj zrobić? System info z wersją TOS-u, ale z którą wersją nie jest nam dane to wiedzieć. Ok, co mam pod pliki? Tu wszystko na szaro. Indeks tego tekst, tego zdjęcia. Co się stanie, jeżeli przyłączę tekst? Nic nie stanie. Nie wiem, w ekstrasach mam jakieś ustawienie początkowe. Kasowanie, potwierdzenie kasowania, potwierdzenie kopiowania i rozdzielczość grafiki. To hoch. Można przełączyć na mitel? No nie można. Ok, nie wiem, będę musiał poczekać, o co tu chodzi. I to wszystko chyba, słuchajcie. Stacja dyskietek
Osa nam się pokazała jako ikonka. Jako rusza. Statystyk nie odpowiada. Proszę sprawdzić, czy dyskietka jest w środku. Słuchaj, wezmę jedną dyskietkę z Amigi. Przygotowałem to sobie już ją, nawet zakleiłem. Spróbujemy, zobaczymy, czy w ogóle stacja coś próbuje czytać. Okej, okay, no otwiera i czyta, że nie mamy plików. Ja coś tam widziałem, że gdzieś to było. Ale formatowanie jest na szaro. No dobra, kochani. No, tyle, co na razie mogę sprawdzić, sprawdziłem. Na chwilę obecną to jest wszystko, co mogłem wam pokazać. Po prostu jestem szczęśliwy, że mogłem zakupić sobie Atarynkę. Sprzedawcy nawet nie wiedzieli, co mają, jak ile wartości na o chwilę obecną ma ten komputer łącznie z monitorem i w takim stanie, jakim go zakupiłem. Po prostu jestem w szoku, totalnym szoku, że udało mi się naprawdę coś takiego nabyć. Tak jak wcześniej wspomniałem, no nie miałem nigdy styczności z tym komputerem i po prostu nie jestem w temacie. Dajcie mi znać, co można z tą Atarynką zrobić, co można, czy jakiś jest system operacyjny tak a la Workbench w Amidze, czy coś tutaj jest dodatkowo, co trzeba jeszcze wgrać, czy to jest wszystko, co mogę mieć na tej Atarynce. I to wszystko, moi kochani. Na dzisiejszy wieczór chciałem wam się tylko z wami podzielić moim szczęściem, które stoi przed wami. I to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć.